Cześć, witajcie. Jesteśmy troszeczkę w innej scenerii niż zawsze, ponieważ zazwyczaj nagrywam w bramie. Brama obecnie jest w remoncie, więc nie mogę w niej nagrywać. Nagrywamy w moim ogrodzie. Moim zdaniem sceneria całkiem fajna. Dobrze powinna się sprawić jako tło do nagrywania zapowiedzi i końcówki filmu. A powiem teraz, co będzie w dzisiejszym odcinku. Będzie dzisiaj o tym, jakie rzeczy warto ze sobą zabrać albo w takiej torebce pościadłowej, albo po prostu wrzucić gdzieś tam do plecaka. Rzeczy, które ja zabieram na trening, żeby nie było sytuacji, że trzeba po kogoś dzwonić, ponieważ jakieś 2 lata temu miałem taką sytuację, że musiałem po kolegę dzwonić, żeby mnie zwiózł do domu, bo mi się rower popsuł. Musiałem wtedy jeszcze godzinę czekać, to było zimą, dosyć nieprzyjemna sytuacja. I od tej pory zawsze zabieram ze sobą na trening, jak jadę, taki must have rzeczy, które mi pomogą w razie jakiejś awarii. I dzięki temu staram się, żeby nikt nie musiał mnie zwozić. Od tamtego pory zwykle jak się coś działo, to wracałem o własnych siłach, na kołach i nie musiałem po nikogo dzwonić. Moim zdaniem powinniśmy unikać takiej sytuacji. No wiadomo, zawsze zdarzy się jakaś taka większa awaria, która uniemożliwi powrót do domu czy do miejsca startu. No i w tej sytuacji trzeba po kogoś zadzwonić. No ale unikajmy raczej takiej sytuacji. I teraz przeniesiemy się na stół, gdzie wam te wszystkie rzeczy pokażę, więc zaraz tam będziemy. Już jesteśmy na stole w innej części ogrodu. Najpierw rozpakujemy sobie wagę, bo będziemy te wszystkie rzeczy ważyć, żeby pokazać wam, ile mniej więcej taki zestawik waży. Będziemy to ważyć na wadze firmy Parktool model DS-2. Otwórzmy ją sobie. Wagę położymy sobie tutaj z boku i najpierw zważymy, ile cały ten zestawik waży tak w całości. Potem będziemy ważyć poszczególne komponenty. Włączmy sobie wagę. Waga pokazała 0. Biorę sobie tą torbę podsiodłową, akurat torbę od firmy Pro z Shimano. I wrzucamy na wagę. No, całkiem ciężka. Nie wiem, ile może ważyć. Tak mniej więcej. Kładziemy. Waga pokazała 551 gramów. Wezmę teraz kamerę do ręki i pokażę wam z bliska. 551 gramów, no czyli całkiem ciężka ten przedmiot. Zaraz go, o, 552 gramy, zależy jak się ułoży. Dobra, te rzeczy najpierw odłóżmy sobie na bok, żeby zrobić więcej miejsca. Już jestem. I zacznijmy może od tej bocznej kieszeni. Wagę też połóżmy sobie z boku. Zobaczmy, co tutaj mamy. Tutaj mamy na początek, o, 10 zł w woreczku strunowym. O, książę Mieszek, każdy raczej wie, jak wygląda. Dlaczego wożę go w woreczku strunowym? No na przykład, żeby jak będzie padał deszcz, żeby mi nie zamokł. I jak na przykład jakiś sprzedawca w sklepie wyda nam resztę, to żeby można było drobniaki włożyć do tej torebki, tego worka strunowego, żeby nam nie latał po całej saszetce. Kolejnym przedmiotem jest, o, łatki samoprzylepne od firmy Parktool. Model to GP-2. W środku one mają papier ścierny i kilka takich łatek samoprzylepnych. Włożę je dlatego, żeby jak na przykład by mi się opona w jakimś miejscu delikatnie przecięła, ją od razu sobie podkleić, żeby nie było sytuacji takiej, że się jeszcze raz przetnie, no to czy przez to przebije dętkę, no to włożę taki zestawik. Bardzo kompaktowy rozmiar, więc warto wziąć go, też praktycznie nic nie waży. Możemy sprawdzić, tak z ciekawości. No, on tam waży 4 gramy, no, czyli super lekki. Wagę odłóżmy na bok. No, te rzeczy będę tutaj z boku układał, żeby potem zrobić zdjęcie na miniaturkę. Kolejną, już ostatnią rzeczą w tej kieszonce z boku jest spinka do łańcucha. Spinka akurat z firmy SRAM. Akurat taki model miałem, więc sobie go tutaj włożyłem. Moim zdaniem warto wziąć taką spinkę, bo ona też praktycznie nic nie waży, jest bardzo kompaktowa.
i dzięki temu dużo łatwiej jest wypiąć pin z łańcucha, jakby się na łańcuch zerwał, i założyć spinkę. Dużo to skróci czas naprawy i dzięki temu będziemy mogli szybciej wrócić. Odłóżmy sobie. Teraz przejdźmy do tej dużej komory. Otwórzmy ją sobie. O, całkiem sporo rzeczy. Ale zacznijmy najpierw od tej części. Na początku mam rzecz, o której dużo osób jej nie wozi, a moim zdaniem warto, czyli to są rękawiczki jednorazowego użytku. Takie są bodajże nitrylowe. Dzięki nim nie ubrudzimy się na przykład właśnie jak będziemy spinać łańcuch, czy nie wiem, zakładać, zdejmować oponę, która będzie brudna. Lepiej założyć niż potem wracać trening z brudnymi rękoma i sobie przez to ubrudzić na przykład owijkę. Moim zdaniem warto ją zabrać, to też praktycznie nic nie waży. Możemy to sprawdzić, ile ona tam waży, te rękawiczki. 6 gramów, czyli praktycznie tyle co zestaw z łatkami, czyli bardzo malutko. Połóżmy sobie wagę, też odłóżmy na miejsce. Kolejną rzeczą jest taka przejściówka z wentylu Presta na wentylek samochodowy. Wożę to akurat dlatego, że moja pompka, do której możemy płynnie przejść, jest tylko na wentyl samochodowy i trzeba wkręcić właśnie taki adapter. To jest najmniejsza pompka, jaką udało mi się kiedyś tam znaleźć na znanym portalu ogłoszeniowym z rzeczami z Chin. Bardzo kompaktowy rozmiar, no, możecie zobaczyć na przykładzie w skali z moją dłonią. Bardzo lekka, używam jej dlatego, żeby na przykład... O, spadła mi. Też się raczej z nic nie dzieje, jest taka dosyć metalowa. Pancerny model tu już troszkę jest porysany, ale to w niczym jej nie przeszkadza. I dzięki niej na przykład pompuję sobie dętkę na początku, żeby się nie ułożyła i nie przytrzasła podczas zakładania. Możemy ją sobie od razu zważyć. O, ja widzę 64 gramy. Wezmę teraz kamerę. No, 64 gramy, czyli bardzo leciutka. Odłóżmy ją sobie tutaj. Wagę tak samo sobie odłóżmy. Mam rzeczą na tym wieczku będzie adapter do pompowania naboi na CO2. Wożę i pompkę taką tradycyjną i na nabój CO2, ponieważ jakby się nie spieszę, jak w jakieś miejsce się nie spieszę, albo na przykład jest dobra pogoda i nie będzie padać, to sobie poradzę tą małą pompką, a jak na przykład będzie nieprzyjemnie padało, to szybko sobie napompuję tą właśnie pompką. To możemy od razu wyciągnąć sobie nabój. Nabój również od firmy Pro. To nie ma znaczenia, bo naboje zawsze są takie same. Się tutaj wkręca. No akurat nabój w moim przypadku jest 16-gramowy. Taki powiedzmy w miarę optymalny. Raczej 16 gramów nie waży. Ale możemy go zważyć, zaraz sprawdzę, ile on waży. Wezmę kamerę i wam to pokażę. Z pompką to jest 69 gramów, no, czyli praktycznie tyle samo co zwykła pompka. Ja wożę to i to, moim zdaniem jest to bezpieczne. A, dużo też nie waży. No, ułóżmy sobie tutaj w miarę. O, nawet całkiem fajnie się wpasowuje w te otwory w stole. I teraz odkładam kamerę. Odłóżmy sobie też wagę. Tym razem po tej stronie. I to już byłyby wszystkie rzeczy w tej części klapce jakby. Tu już nam się wysypuje skuwacz do łańcucha. Taki skuwacz dosyć, powiedzmy, serwisowy, czy taki. Nie taki w multitoolu, bo w multitoolu moim zdaniem jest taki niżej średni, ponieważ ciężko się nim pracuje. A tu mamy fajny skuwacz od firmy Parktool, model CT-5. Tu mamy napis USA. Obstawiam, że to jest przez to, że on jest zrobiony w USA. No, bardzo dobry, moim zdaniem kilka razy im skuwałem łańcuch. Nie w trasie, tylko tak jakby podczas serwisu. I całkiem nieźle się sprawdza. A tak to w trasie go jeszcze nie używałem. I moim zdaniem też jest mały, możemy zważyć, on też będzie ważył tak, czuję w ręce, że mniej więcej podobnie jak pompka i nabój.
Kładziemy 76 gramów. No, czyli całkiem niewielka waga. Odłóżmy go sobie tutaj. No i przechodzimy do kolejnej rzeczy. Tylko wepnę kamerkę. Kolejną rzeczą również od firmy Park Tool. Mam dużo narzędzi z tej firmy. Są łyżki do opon, dwie, bo tak jedną to trochę średnio się poradzić, lepiej mieć dwie. I tutaj mamy łyżki do opon, model to TL-4.2. Mają takiego fajnego feature'a, że można je tak sobie połączyć. W tą stronę chyba troszeczkę gorzej działa. O. Ale jedną stroną całkiem się nieźle je używa. I od razu wrzucamy je na wagę, żeby sprawdzić, ile ważą. Plastikowe, więc dosyć powinna być waga lekka. 35 gramów, biorę kamerę. 35 gramów, no, całkiem leciutkie. Odłóżmy je tutaj. O. Już przed ostatnią rzeczą będzie... co to mamy? A, multitool. Multitool, tak samo od firmy Park Tool, model AWS-10. Taki to jakiś starszy, to jest taki najbardziej podstawowy model chyba w ofercie. Zapewnia wszystkie imbusy od rozmiaru 1,5 do 6, czyli dzięki niemu możemy sobie tam dokręcić siodełko, sztyce, kierownice, takie podstawowe rzeczy. Tutaj jest dosyć dobrze wykonane, jak większość narzędzi z firmy Park Tool. I całkiem nieźle się sprawdza. Wrzucamy go od razu na wagę. O, to już całkiem ciężki. 103 gramy. Czyli jak na razie najcięższa przedmiot w naszym zestawieniu. Odkładamy go dalej. I kamera wraca na statyw. Ostatnim przedmiotem jest dętka. Warto zawsze ją mieć. W tym wypadku jest to dętka o szerokości, jak się nie mylę, od 23 do 32 ze znanego marketu sportowego. I no taka, to wybrałem ją, bo była akurat najtańsza i żadnej nie miałem, więc wrzucimy ją teraz na wagę. O, 117 cała. Tak, 117 biorę już kamerę do ręki. 117 gramów, czyli mamy na razie, no już naprawdę najcięższy przedmiot z tych wszystkich, jakie są. I już cała torba została opróżniona z tych wszystkich rzeczy. No, czyli całkiem sporo tych rzeczy mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 rzeczy. W takiej małej torbie, według producenta to jest bodajże 0,6 litra. Mógłbym się nawet zgodzić z tym. A teraz wrzućmy wszystkie rzeczy i sprawdźmy, ile ważą same te rzeczy. No, tutaj będzie układanie, całkiem level hard. Ok, tak. Tak, i rękawiczki na górę. I wszystkie rzeczy razem ważą 478 gramów, czyli jak na taką piramidę, całkiem nieźle. Dobra, na razie łyżka do opon nam ucieka, podnieśmy ją sobie. I wszystkie rzeczy przełóżmy i sprawdźmy, ile sama torba waży. Dosyć taka lekka wydaje się. 72 gramy. To wszystko waży. Znaczy ta torba sama. Teraz została mi najtrudniejsza rzecz. No poza jeszcze zrobieniem zdjęcia do miniaturki, ale to będzie w miarę łatwa sprawa. Zapakować to do tego, no to wymaga troszeczkę czasu i dobrego pomyślenia, jak to wszystko rozplanować. Zazwyczaj robię tak, że dętka jest na samym dole. Potem wkładam te największe przedmioty, czyli to, tulpaka, łyżki do opon, nabój na CO2, pompkę, no i na końcu skuwacz, a tą drobnicę wożę zazwyczaj w
ten w bocznej kieszonce, no i te rzeczy są tam. A tu już wkładam ostatnie rzeczy, jak na przykład nabój, skuwacz do łańcucha, on tam raczej zazwyczaj łatwo wchodzi. I te takie drobniejsze rzeczy, co tutaj. Zwykle rękawiczki daję na samej górze, ponieważ jak jest defekt, warto je założyć od razu. No i teraz zapinamy. Poszło bez większego oporu i teraz ta drobnica pójdzie do bocznej kieszonki, czyli tam spinka. Zestaw łatek samoprzylepnych. No i 10 zł, bo powiedzmy, że mogą się najszybciej przydać. Miejmy nadzieję, bo no, nie chciałbym mieć żadnego defektu raczej, ale pewnie kiedyś się jakiś zdarzy. Więc wkładamy i zapinamy. Dosyć ciężko to idzie, więc trzeba to inaczej rozplanować. Dodać może bardziej do tyłu. Księcia Mieszka włożyć tutaj. O, i się udało. Czyli mamy już, mamy to. A więc tak wyglądał zestaw narzędzi, który wożę ze sobą na każdym treningu szosowym. Jeśli ktoś ma jakieś uwagi, że coś by warto odjąć albo dodać, niech śmiało pisze je w sekcji komentarzy na dole albo w wiadomości prywatnej do mnie. Na pewno odpowiem. Moim zdaniem ten zestaw jest już całkiem rozbudowany i pozwoli nam naprawić rower w większości sytuacji, które mogą zdarzyć się na drodze czy na trasie. I to byłoby już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Ci, że obejrzałeś ten film. Jeśli Ci się podobał, oceń go pozytywnie. Pamiętaj też o zostawieniu subskrypcji na kanale, pomaga mi to w dalszym rozwijaniu. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!